Dzień dobry, witam w kolejnym filmie. Polska południowa, 10 stopni. Uszy mi marzną. Dzisiaj po pierwsze pokazuję, że potrafię jeździć bez trzymania kierownicy. Po drugie, robię właśnie wojaż spod garażu. Wyjdzie tego pewnie ze 100 km. A celem jest jazda wzdłuż Olzy i krótki fragment wzdłuż Odry. Lecę w stronę Cieszyna. Tam będę wskakiwał na ścieżkę wzdłuż Olzy. No i chcę tak sobie trochę rozpoznać tą rzekę pod kątem spływu. Asfalty klasy premium. A partnerem dzisiejszego odcinka jest firma Galfer. Hiszpańska firma, która od 70 lat produkuje podzespoły do hamowania. Zajmuje się w zasadzie tylko tym, także o hamowaniu chyba coś wiedzą. No i dzięki współpracy z tą firmą udało mi się rozwiązać jedyny trapiący, denerwujący mnie problem w tym rowerze, na którym teraz jadę. A mianowicie brzęczące, piszczące, hałasujące tarcze hamulcowe, hamulce. Nawet mimo dobrego ustawienia wystarczył jeden zjazd, mocne dohamowanie i już tarcze ocierały o okładziny, brzęczały, hałasowały. Ja wiem, że to są problemy pierwszego świata, ale było to bardzo irytujące. No i akurat firma Galfer wyszła z propozycją, żeby wyposażyć mnie w komplet tarczy hamulcowych, okładzin hamulcowych, zapewniając mnie, że ta zmiana rozwiąże ten problem. No i muszę przyznać, że pierwsze 200 km pokazuje, że właśnie tak jest. Także na moment wracamy do studia, na moment wracamy do garażu. Zobaczcie, co zmieniłem. To, co widać na pierwszy rzut oka, to to, że tarcze są naprawdę fajnie wykonane. To nie jest jakaś wytłoczona blacha, tylko wszystko jest wycinane laserowo. Dodatkowo szlifowane i to gołym okiem laik zobaczy. No laik, który widział kilka różnych tarczy, różnych producentów, to gołym okiem będzie w stanie ocenić. Druga sprawa, no jakże istotna, chyba najistotniejsza ze wszystkich. Wymiana kompletu tarczy dała oszczędność 14 gramów na wadze roweru. Także już w ogóle abstrahując od tego, jak to będzie hamowało, warto zmienić, żeby było 14 gramów lżej. A jeśli już mówimy o sile hamowania, to na tą chwilę mam około 200 km przejechane. Siła hamowania w moich oczach jest doskonała. Jest doskonała i to może być bardzo dobre rozwiązanie dla osób, które mają hamulce mechaniczne w swoich rowerach. Wymiana tarczy hamulcowych i okładzin przy zachowaniu zacisków mechanicznych może tutaj bardzo dobrze poprawić siłę hamowania. I tutaj proszę, podziwiamy walory polskiej wsi. Proszę, sarna, kolejny obiekt przyrody. Nie wbiegaj pod to auto! Kurde! Jeśli ty głupia jest! Idzie człowiek na rower i zaraz go taka zestresuje. Nie chodźcie na rower z sarnami, bo widzicie, że to tylko stres jest. O czym ja to mówiłem? Aha, że Galfer produkuje tarcze praktycznie we wszystkich rozmiarach, łącznie z jakimiś potężnymi tarczami do MTB. Również okładziny, kilka mieszanek pasujące do
90% zacisków na rynku. Przekraczamy granicę, to ja nie wiem, czy mi teraz kamera będzie łapać zasięg za granicą. Ja w tej chwili sobie założyłem mieszankę czerwoną. Mieszanka czerwona jest na takie dosyć trudne warunki. Na piach, deszcz, błoto. No na ten moment mogę powiedzieć, że hamuje bardzo dobrze. Jak będzie z wytrzymałością, z żywotnością, to no pewnie jakiś update za jakiś czas. W zasadzie jestem przekonany, że te poprzednie tarcze brzęczały, dzwoniły, wyginały się pod obciążeniem związanym z dohamowywaniem, z przegrzewaniem tarczy. No tutaj Galfer twierdzi, że technologia wykonania tarcz, właśnie laserowe wycinanie, zastosowanie stali wysokowęglowej powoduje to, że po pierwsze te tarcze są idealnie proste, dużo trudniejsze do skrzywienia, no i bardzo dobrze mają odprowadzać ciepło w czasie dohamowania. Także ja dziękuję firmie Galfer za współpracę przy tym odcinku. W opisie do tego filmu znajdziecie link do strony, gdzie będziecie sobie mogli przejrzeć wszystkie produkty, wszystkie tarcze, okładziny. Szczególnie polecam to tym z Was, którzy mają właśnie hamulce mechaniczne, bo to jest najprostszy sposób, najtańszy, żeby drastycznie zwiększyć, polepszyć siłę hamowania. Wjechałem do Czeskiej Republiki, od razu jakoś cieplej, słońce świeci. A ja się cieszę, że mieszkam tak blisko czeskiej granicy, bo tutaj można sobie przyjechać właśnie na taki rowerowy chillout. No Śląsk jest bardzo mocno zurbanizowany, bardzo mocno zaludniony i na Śląsku nie ma praktycznie tras asfaltowych z małym ruchem. Jest bardzo niewiele takich ścieżek, żeby gdzieś tam pod domem pojeździć po spokojnych asfaltach. Trzeba uciekać do lasów, uciekać na szutry. W sumie nie ma w tym nic złego. Ale jak się chce zrobić jakąś taką troszkę dłuższą trasę, no gdzieś tą gdzieś tam w okolicach tych 100 km i nie tracić na to zbyt dużo czasu, a jechać bezpiecznie, no to u nas jest nieco gorzej. U nas mam na myśli okolice mojego miejsca zamieszkania, ale wystarczy 10 km przeskoczyć za czeską granicę i już są wąskie, spokojne asfalciki, fajnie oznaczone ścieżki rowerowe, kofola. No i czeskie piwo, ale wtedy trzeba zabrać dużą torbę bikepackingową, żeby to czeskie piwo zmieścić. A powoli zbliżam się do Cieszyna. Ślad mojego przejazdu znajdziecie oczywiście na Strawie. Bartek Siedlarski to się umiał teleportować przez takie przejścia, no ale już nie nagrywa. No i dotarłem do Olzy, dotarłem do Szczecina. Jakiego Szczecina? Chyba do Cieszyna. 37 km za mną, więc teraz zaraz przekroczę rzekę,
zrobię nawrót. Trasę wyznaczałem w serwisie mapy.cz. W Szczecinie... Cieszynie. Moja ścieżka trochę odbiła od rzeki. Jakiś stromy zjazd. Trzeba chwycić kierownicę. Także serwisak wyznaczył trasę, że w samym Szczecinie po tej naprostce na moście nie puścił mnie ścieżką wzdłuż rzeki. Nie wiem, czy tam po prostu nie ma ścieżki rowerowej, czy gdzieś urywa. Ale trochę mnie tak wypuścił w głąb miasta. No i takimi bocznymi drogami jak teraz. Zaraz powinienem do Olsy dojechać. Ale w sumie ciekawy był ten objazd. No to w końcu na 48 km trasy dojeżdżam do ścieżki rowerowej nad Olzą. To co jest fajne w serwisie mapy.cz to to, że pokazuje ta mapa też jazy na rzekach i jeszcze je oznacza kolorami, niebieskim kolorem, z tego co rozumiem, jazy, które są bezpieczne do spłynięcia albo możliwe do spłynięcia, i czerwonym kolorem takie jazy, które są niebezpieczne. A tu jeden z takich właśnie na Olzie. No to ja bym definitywnie tego nie spływał. Tutaj tak trochę na nielegalu musiałem przejechać przez plac budowy, ale nie mówcie nikomu. A tutaj taki kolejny przyjemny jazd. I tu kolejny taki próg. Ten jest dużo niższy. Ale to już jest chyba 7 albo 8 próg, który mijam na tym krótkim odcinku. Już przed sobą widzę kolejny. A więc chyba definitywnie sobie odpuszczę pomysł spływania tym odcinkiem. Bo i tak bym musiał tutaj przyjechać z rowerem, musiałbym spływać z rowerem. Więc ja musiałbym przenosić fakraft i rower bardzo często. O, tutaj takie bystrze. No to pewnie by się dało spłynąć. Ale może wszystko po kolei, zacznijmy od czegoś łatwiejszego. Chwilkę od Olzy odjechałem, ale wracam. Teraz już troszkę bardziej dzika ścieżka, troszkę mniejsza. No i teraz już tą ścieżką dojadę do ujścia Olzy, do Odry. Ale myślę, że to będzie jeden z ciekawszych fragmentów tej 100-kilometrowej pętli. Ten końcowy odcinek zdecydowanie najbardziej terenowy. Jak ktoś lubi takie nadrzeczne klimaty, no to mu się na pewno spodoba.
Bardzo fajny ten końcowy odcinek. Dosyć naturalny jak na miejsce, w którym się znajdujemy. Co prawda widzę tu jakieś zakusy, żeby tą drogę tutaj jakoś utwardzać. 15 sekund narzekania, mogę chwilę ponarzekać? Jak ktoś nie lubi narzekania, to przestańcie na chwilę słuchać. Jeśli ktoś z Was pracuje w jakichś urzędach miasta czy innych urzędach, w instytucjach, które zajmują się zagospodarowywaniem terenów zielonych, to nie utwardzajcie dróg na terenach zielonych. Nie ułatwiajcie dotarcia do natury poprzez zastępowanie natury asfaltem, jakąś utwardzoną nawierzchnią. Ludzie potrzebują natury, potrzebujemy zieleni, ale nie potrzebujemy poruszać się po tej zieleni, po asfalcie. Ścieżki rowerowe w mieście, asfaltowe, ok, jak najbardziej, ale w terenie po co robić coś takiego, jak można zostawić drogę, która wygląda dużo bardziej naturalnie. Mimo, że też jest zrobiona przez człowieka, to jednak różnica między czymś takim, a czymś takim w odbiorze miejsca, w którym się znajdujemy, jest kolosalna. No i oto to miejsce właśnie. Odra, Olza, pan opalający się na drugim brzegu. No dobra, ja muszę zawrócić, bo jak widzicie, nie bardzo gdzie mam dalej jechać. Jakbym miał packraft, to sprawa wyglądałaby inaczej. Także zawracam. No i co? Wracam do Polski. Jeszcze chwilę przejadę po trasie, która nazywa się Graniczne Meandry Odry. Ale to tylko krótki fragment. Nie można zrobić trasy, która zahacza o Czechy, nie pijąc kofoli, co nie? No tutaj kanapeczki można kupić. Kończę moją trasę fragmentem ścieżki Meandry Odry. Także wyjdzie tego coś ponad stówkę. Trasa idealna na gravela. Mieszane nawierzchnie, ale cały czas wszystko w zakresie sztywnego roweru. To jest jedna z takich tras, którą bardzo przyjemnie się jedzie, chociaż nie ma na niej jakichś takich wielkich fajerwerków. To nie jest to, co jeżdżenie po górach. Ale nudy nie ma, szczególnie jak się pojedzie na gravelu właśnie. Także trasa na Strawie. Ja się cieszę, że w końcu w moim rowerze nic nie brzęczy, nic nie dzwoni. Jeśli chcecie poprawić działanie hamulców, to odsyłam do linku, który znajdziecie w opisie do tego filmu. Dziś to wszystko, dzięki za uwagę. No i widzimy się następnym razem niedługo.